trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was 20 września 2021 roku z Dębowca, z filiału Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. A chcę Was powitać Słowem Bożym, słowem z Psalmu 118 z wiersza 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Zaś w liście do Galacjan apostoł Paweł w 2 rozdziale w 20 wierszu pisał: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Te dwa krótkie fragmenty Pisma Świętego to bez wątpienia słowa wypowiedziane czy też zapisane przez ludzi przepełnionych wiarą. Wiarą w Bożą opatrzność, w to, że Bóg czuwa nad stworzonym przez siebie światem, że czuwa nad nimi, chyba więcej, że jest z nimi jak ów stróż, o którym słyszymy w Psalmie 121. Niechaj nie da się potknąć Twej nodzy, niech nie drzemie stróż Twój, oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Psalmista może zatem w usłyszanym fragmencie z Psalmu 118 wołać: nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Człowiek, który doświadcza łaski Boga w codziennym życiu, pomimo spadających nań utrapień, ufa obietnicy, że Bóg jest z nim. Zaczyna dostrzegać, że Bóg jest naszym Ojcem, że jest Rodzicem, który ze swojego dziecka nie czyni niewolnika, nie chowa go pod kloszem, nie zamyka w złotej klatce, ale pozwala jemu doświadczać świata, pozwala człowiekowi opuścić raj. Człowiek poza rajem zaczyna jednak tęsknić, niczym marnotrawny syn mówiący do siebie: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Ginę z braku poczucia sensu życia. Ginę, bo nie widzę szansy na zmianę swojej sytuacji. Ginę z uwagi na moją przemijalność. Ginę, bo nie widzę nadziei. I oto głos apostoła Pawła wybrzmiewa jako głos nadziei dla wszystkich ginących. Głos nadziei i wiary, którą w Chrystusie odnalazł apostoł Paweł. To Jezus do Saula pod Damaszkiem mówi: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On mógłby powiedzieć do każdego z nas: dlaczego czynisz to, co nie służy pokojowi, miłości, co nie przynosi innym nadziei? Dlaczego to robisz? Jaki jest tego sens? Ten Saul, doświadczający epifanii, a może powinniśmy mówić i bardziej podkreślać, że doświadczający metanoi, przemiany pod Damaszkiem, tej przemiany, która pozwala jemu później pisać do Galacjan: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dla chrześcijanina to chrzest staje się początkiem nowego życia, początkiem drogi z Chrystusem, który ofiarował się na krzyżu Golgoty z miłości do każdego z nas. Jednak na tej drodze, która jest drogą w ciele, człowiek nieustannie potrzebuje tego, o czym pisał nasz reformator ksiądz Marcin Luter: aby stary Adam w nas przez codzienny żal i pokutę był topiony i umierał ze wszystkimi grzechami i złymi pożądliwościami. Natomiast aby codziennie wyłaniał się też i powstawał nowy człowiek, który by w sprawiedliwości
i czystości żył wiecznie przed Bogiem. Dlatego też słowa apostoła Pawła: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, wskazują, że wiara nie jest stanem, ale jest procesem, jest nieustannym wzrastaniem w tym krzewie winnym, którym jest nasz Pan. Amen. Pozostańcie z Bogiem.